Tekst manny na 24 lipca. Wiele może żarliwa modlitwa sprawiedliwego. Jakuba rozdział 5 werset 16. Komentarz parauzyjny. Społeczność z Panem w modlitwie wzmacnia zaufanie w Pański nadzór nad naszymi sprawami, wzmacnia wiarę we wszystkie wielkie i kosztowne obietnice Jego słowa. Podnosi świadomość Jego kierownictwa w przeszłości i teraźniejszości, wzmacnia miłość do wszystkich braci w Chrystusie, oraz wzbudza troskę o ich powodzenie i duchowy postęp. W ten sposób modlitwa ściśle i czynnie utożsamiana jest z postępem w sprawach duchowych, w rozwijaniu owoców ducha wobec Boga, braci i wszystkich ludzi. Reprint numer 2692. Komentarz epifaniczny. Sprawiedliwym człowiekiem jest ten, kto jest zarówno usprawiedliwiony jak i poświęcony. Jako taki, ma on dostęp do Ojca, w Chrystusie przez jednego Ducha, w pełni upewniony, że jego modlitwy zanoszone w imieniu i przez zasługę Chrystusa będą wysłuchane. Jego modlitwy są zatem skuteczne w uzyskiwaniu boskiej odpowiedzi, są też żarliwe, gdyż wypływają z gorących pragnień zdobycia tego, co uwielbi Boga w Chrystusie. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. 5 Mojżeszowa rozdział 9 wersety od 18 do 20. Potem upadłem przed Panem jako i pierwej. Przez 40 dni i 40 nocy, chleba mnie jadł, i wody mnie pił dla waszych wszystkich grzechów, które miście zgrzeszyli, czyniąc złość przed oczyma pańskimi, i draźniąc go. Bom się bał onej popędliwości i gniewu, którym się był zapalił Pan przeciwko wam, aby was wytracił, i wysłuchał mnie Pan i tym razem. Na Aarona też rozgniewał się był Pan bardzo, chcąc go zatracić, tedym się też za Aaronem modlił tegoż czasu. Jozuego rozdział 10 werset 12, tedy mówił Jozue do Pana, dnia, którego podał Pan Amorejczyka w ręce synom izraelskim, i rzekł przed oczyma Izraela, słońce w Gabaon zastanów się, a miesiącu w dolinie Ajalon. 1 Samuelowa rozdział 12 werset 18. Przetoż wołał Samuel do Pana, i puścił Pan gromy i deszcz dnia onego, i bał się wszystek lud bardzo Pana i Samuela. 2 Królewska rozdział 20 wersety od 2 do 5. Tedy obrócił Ezechiasz twarz swoje do ściany, i modlił się Panu, mówiąc, proszę, o Panie. Wspomnij teraz, żem chodził przed Tobą w prawdzie, i w sercu całym, czyniąc to, co dobrego jest w oczach Twoich. I płakał Ezechiasz płaczem wielkim. Ale jeszcze Izajasz nie wyszedł był do półsieni, gdy się słowo Pańskie stało do niego, mówiąc, wróć się, a mów do Ezechiasza, wodza ludu mego, tak mówi Pan, Bóg Dawida, ojca Twego, wysłuchałem modlitwę Twoje, a widziałem łzy Twoje, oto ja uzdrawiam Cię, dnia trzeciego wnijdziesz do domu Pańskiego. Psalm 10 werset 17, żądości pokornych wysłuchiwasz, Panie. Utwierdzasz serca ich, nachylasz ku nim ucha Twojego. Psalm 34 werset 16. Oczy Pańskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy Jego na wołanie ich. Psalm 145 werset 18. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają w prawdzie. Przypowieści Salomonowe rozdział 15 werset 29. Dalekim jest Pan od niepobożnych, ale modlitwę sprawiedliwych wysłuchiwa. Rozdział 28 werset 9, kto odwraca ucho swe, aby nie słuchał zakonu, i modlitwa jego jest obrzydliwością. Ewangelia Jana rozdział 9 werset 31, a wiemy,
iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, ale jeśliby kto chwalcą Bożym był i wolę Jego czynił, tego wysłuchiwa. 1 Jana rozdział 3 werset 22, i o cokolwiek byśmy prosili, bierzemy od Niego, bo przykazania Jego chowamy i to, co się podoba przed obliczem Jego, czynimy. Pieśni 1, 35, 50, 218, 323, 239, 274. Wiersze Brzasku 50, ufaj mu bardziej. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5744. Pytania, o co modliłam się skutecznie w tym tygodniu? Jak przezwyciężałam występujące w tym przeszkody? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.